Zbliża się moment odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu, zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pełni funkcję wicepremiera od października 2020 roku. Kieruje on Komitetem Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Na sobotniej konwencji Jarosław Kaczyński zapowiedział mobilizację partii oraz objazd po kraju najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk stwierdził, że zbliża się moment odejścia prezesa z rządu. Pan premier Kaczyński zapowiadał, że nastąpi to wkrótce. Ja oczywiście nie znam dokładnie daty. No po sobotniej konwencji, tak słyszeliśmy. Że po sobotniej konwencji. Na sobotniej konwencji pan premier Kaczyński zapowiedział skupienie się na polityce wewnętrznej i zapowiadając ofensywę partii, zapowiedział również, że będzie prowadził tę ofensywę jako nasz lider, jako lider naszego obozu politycznego. Dodał, że Kaczyński jako wicepremier odegrał bardzo istotną rolę w ostatnich miesiącach trwania wojny na Ukrainie. Pomagał łączyć czy znaleźć wspólny język różnym środowiskom, środowiskom, które są w ramach jednego obozu politycznego. I oczywiście ja żałuję, że konsekwencją odejścia pana prezesa z rządu, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego z rządu, no będzie tutaj pewien brak w tym obszarze. Jednocześnie Michał Dworczyk zapowiedział, że jako obóz Zjednoczonej Prawicy poradzą sobie z wewnętrznymi podziałami i nadal będą tworzyć silną koalicję rządu.